Przewodniczący Rady Miasta Boguszowa Gord Stanisław Urbaniak nie zwołał nadzwyczajnej sesji rady, o jaką wnioskowali radni klubu Razem dla Boguszowa Gord. Moim zdaniem to gra na zwłokę i celowe opóźnianie, by nie procedować uchwały o referendum, mówi radny Daniel Geming. Przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 70 tysięcy złotych i wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 milionów złotych w gminie Boguszów Gordz. Takie zarzuty postawiła Świdnicka Prokuratura Okręgowa burmistrzowi Boguszowa Gordz Jackowi C. Burmistrz bywa w areszcie od grudnia ubiegłego roku. Radni klubu Razem dla Boguszowa Gordz złożyli więc na ręce przewodniczącego rady Stanisława Urbaniaka projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa Gordz i wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji na 7 sierpnia. Przewodniczący rady Stanisław Urbaniak nie zwołał jednak sesji nadzwyczajnej w proponowanym przez radnych klubu Razem dla Boguszowa terminie. Dlaczego? Jak odpisał radnym przewodniczący Urbaniak, tu cytujemy, w przypadku podejmowania przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Boguszów Gordze nie ma zastosowania artykułu 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z uwagi na regulację szczególną. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe zwołanie sesji w wyznaczonym przez państwa terminie. Wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Boguszowa Gordz zostanie zaopiniowany na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, to jest 12 sierpnia. Moim zdaniem to gra na zwłokę i celowe opóźnienie, by nie procedować uchwały o referendum, mówi radny klubu Razem dla Boguszowa Gordz Daniel Geming. W odpowiedzi na pismo przewodniczącego Urbaniaka radni podtrzymują swój wniosek o złożenie sesji nadzwyczajnej. W piśmie piszą, w naszej ocenie niezwołanie sesji Rady Miejskiej, co należy do obowiązku przewodniczącego Rady Miejskiej, może być uznane za niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Od pilnego zwołania przez pana sesji Rady Miejskiej w Boguszowie Gordzach uzależniamy dalsze kroki prawne. Przypomnijmy też, że Świdnicka Prokuratura bada sprawę korupcji wyborczej podczas ubiegłorocznych wyborów burmistrza Boguszowa. Śledztwo dotyczy kupowania głosów. Prokuratura postawiła zarzuty już 6 osobom. Zarzuty usłyszała m.in. radna z Komitetu Wyborczego Jacka C. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.